Jakie będą dalsze losy Wałbrzyskiego Wydziału Politechniki Wrocławskiej? Wydział Techniczno-Inżynieryjny w Wałbrzychu organizował dzień otwarty i zachęcał młodzież do studiowania, a tego samego dnia władze uczelni zdecydowały o wstrzymaniu rekrutacji. Co na to władze Wałbrzycha, którym zależy na zatrzymaniu studentów w naszym mieście? Zdaniem przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej to nowa ustawa uniemożliwia prowadzenie placówek na dotychczasowych zasadach. Nie przewiduje się funkcjonowania tych zamiejscowych ośrodków dydaktycznych, nie przewiduje się funkcjonowania wydziałów zamiejscowych jako takich. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy być obecni w Jeleniej Górze, w Legnicy i w Wałbrzychu, prowadząc na przykład różnego rodzaju zajęcia ze studentami i dla studentów. Natomiast na pewno nie będzie to w takiej formule, jak jest w tej chwili, bo na to nie pozwalają nam warunki prawne. Co na to władze Wałbrzycha? Wcześniej były prowadzone rozmowy ewentualne na temat tego, czy miasto mogłoby partycypować w kosztach utrzymania Politechniki Wrocławskiej, ale te rozmowy trwały, nie przynosiły jak gdyby żadnych rozwiązań, no bo nie ma w tej chwili podstaw prawnych do tego, żeby miasto mogło udzielać jakiejkolwiek dotacji. Natomiast rzeczywiście ta informacja prasowa wszystkich nas zaskoczyła, bo w tym dniu, tak jak pani słusznie zauważyła, były dni otwarte i my jako Urząd Miejski się w te dni otwarte również zaangażowaliśmy, wysyłając odpowiednie dyspozycje do szkół średnich, prosząc, aby uczniowie właśnie wzięli udział w tych dniach otwartych, żeby mogli się zapoznać z ofertą miejscowego ośrodka. I tutaj taka jakaś sprzeczność nastąpiła. Likwidacja Wałbrzyskiego Wydziału z pewnością byłaby sporą stratą dla miasta. Prestiżowa uczelnia na terenie miasta to szansa na kształcenie młodych Wałbrzyszan na kierunkach technicznych na miejscu oraz zatrzymanie ich w Wałbrzychu, gdy edukację skończą. Byłaby to na pewno duża strata, biorąc pod uwagę, że Politechnika jest tutaj od 1968 roku w Wałbrzychu. Ona się już na stałe wpisała w krajobraz miasta, tak, w tradycje edukacyjne miasta i uważam, że byłaby to ogromna strata, gdyby takiego wydziału zamiejscowego tutaj nie było. Przyznaję, że jesteśmy trochę zaskoczeni decyzją Politechniki odnośnie zawieszenia rekrutacji. Wysłaliśmy w tej sprawie list do pana rektora. No i w przyszłym tygodniu, 8 marca, jest organizowane spotkanie, na którym chcemy z panem rektorem uzyskać informacje szczegółowe co do planów, jakie ma Politechnika odnośnie właśnie ośrodków zamiejscowych.